Witaj w kolejnym filmie. Pewnie obejrzałeś już film o dodawaniu i zastanawiasz się, co to znaczy odejmować liczby. Co to jest to odejmowanie? Zacznę od prostego przykładu. Zastanowimy się razem, ile to będzie równe 4 odjąć, dajmy na to 3. 4 odjąć 3. Ile to będzie równe? Masz 4 fioletowe kulki. Wkleję je. W porządku. Mamy 4 kulki. Masz 4 kulki, takie kulki do gry i chcesz oddać 3 kulki koledze. Chcesz oddać tę kulkę, tę i tę też. Zatem ja je teraz wymarzę, bo chcemy je oddać, czyli nie będziemy ich mieli i zastanowimy się, ile będziemy mieć kulek. Oddaję jedną kulkę koledze, oddaję drugą kulkę i oddaję trzecią kulkę. Ile kulek mi zostało? Jeśli na początku miałam 4 kulki i oddałam 3 kulki, widać, że została mi jedna kulka. Zapiszę 4 odjąć 3 równa się 1. Świetnie nam poszło, zrobimy jeszcze jeden przykład. Sprawdźmy, ile to będzie równe. Ile to będzie równe? Napiszę znak zapytania. Ile to będzie równe? 5 odjąć 2. 5 odjąć 2. 5 odjąć 2. Sprawdźmy. Mamy 5 kulek na początku. Wkleję te kulki. Takie kulki do gry. Mamy 5 kulek do gry. I teraz dwie kulki. Odejmujemy 2, więc dwie kulki chcemy oddać koleżance. Tę kulkę i tę kulkę chcemy oddać. Zatem ja je wymarzę, bo oddajemy. Ta kulka idzie do koleżanki. Ta kulka idzie do koleżanki i ta kulka idzie do koleżanki. Ile kulek mi teraz zostało? Myślę, że już wiesz. Widać, że zostały mi 3 kulki. Widzisz to, prawda? Tutaj mamy 3 kulki. Czyli zamiast znaku zapytania ja napiszę po prostu 3. Napiszemy. To jest równe 3. W porządku. Chciałabym tylko dodać, że 3 równa się 5 odjąć 2 i tak samo 5 odjąć 2 równa się 3. Zapiszę. 5 odjąć 2 równa się 3. Zachęcam Cię do rozwiązania ćwiczeń na stronie Khan Academy.